kolekcji Zachęty bardzo dużą i bardzo ważną część tych zbiorów tworzą zbiory grafik. Sama grafika jako medium była w latach 60. i 70. niezwykle popularna. Mówiono o takim doskonałym poziomie grafiki polskiej. Bardzo często w naszych zbiorach są pojedyncze prace artystów, natomiast tutaj mamy cały zbiór, około 149 grafik Haliny Chrostowskiej. Możemy na przykładzie tych grafik zaobserwować, jak zmieniał się styl artystki, ale też jak zmieniały się, nie wiem, mody, jak wprowadzała nowe metody graficzne, jak próbowała eksperymentować. Była i jest klasyczką sztuki polskiej, wielką damą grafiki, osobą niezwykle ważną nie tylko jako artystka, ale także jako pedagog czy jako działaczka społeczna. Tutaj mamy przykład takiej pracy, akwaforty, oborowy i łaciata. No i można by tu właściwie zadać pytanie, czy Halina Chrostowska była socrealistyczną artystką. Myślę, że miała w sobie taką potrzebę, żeby mówić o przemianach, które wówczas następowały w Polsce. Posługiwała się tą konwencją realistyczną, ponieważ to był ten jej zdaniem najbardziej adekwatny język. Pod koniec lat 60. artystka zaczęła tworzyć serię portretów. I tutaj mamy do czynienia już z takimi zupełnie portretami pozbawionymi cech indywidualnych. To są takie popiersia. One zwykle znajdują się też na neutralnym tle i tutaj pojawi się jeden element, który będzie bardzo ważny i stanie się takim głównym elementem języka plastycznego Chrostowskiej, a mianowicie kolor. Tutaj należy też zwrócić uwagę na fakturę, bo to też jest taka charakterystyczna cecha jej grafik. Przez całe życie Chrostowska robiła też eksperymenty warsztatowe, łączyła różne techniki, na początku łączyła techniki metalowe, potem zaczęła łączyć je również z linorytem, a w drugiej połowie lat 70. Zaczęła stosować technikę kolażu. Polegało to na tym, że do swoich grafik wklejała, tak jak w tym wypadku, na przykład fragmenty tapet, czasami była to folia albo fragmenty jej rysunków. Stosowała też podmalowania, używając tuszu, używając lakierów albo farby. I właściwie ta faktura też była jakby coraz taka bardziej bogata, dlatego możemy powiedzieć, że właściwie te prace mają zupełnie unikatowy charakter. Oprócz możliwości zdigitalizowania grafik z naszej kolekcji, chcielibyśmy również zdigitalizować to, co jest poświęcone Halinie Chrostowskiej, a co jest w posiadaniu naszych zasobów działu dokumentacji oraz działu edukacji. Będziemy digitalizować plakaty, które powstawały przy okazji wystaw, będziemy digitalizować materiały wydawnicze, czyli foldery, książki i tak dalej, ale przede wszystkim chcemy zdigitalizować recenzje dotyczące wystaw pokazywanych w Zachęcie. Jeżeli chodzi o tą artystkę, no jest to bardzo łatwe do prześledzenia, ponieważ akurat mamy zgromadzone materiały w całości właściwie, jeżeli chodzi o same katalogi. O Halinie Chrostowskiej zgromadziliśmy bardzo dużo materiałów, ponieważ jest to artystka, której duża kolekcja prac znajduje się w naszym zasobie. Jej obecność jak gdyby w polskim życiu artystycznym okresu PRL-u jest niewątpliwa. To była pierwsza dama polskiej grafiki. I tutaj taka ciekawostka dodatkowa, którą również znalazłam w materiałach naszego działu, że ze względu na to, iż ona strasznie dużo podróżowała, razem ze swoim mężem Edmundem Piotrowiczem, który również był grafikiem, właściwie podróżowali po całym świecie, ale podróżowali tylko i wyłącznie statkami handlowymi. Nie osobowymi. To był rodzaj ich jak gdyby takiego postanowienia i to również tutaj w tej dokumentacji można znaleźć w jakichś zapiskach, gdzieś tam na boku, na marginesie. Tego nigdy nie znajdziemy na wystawie. To są rzeczy, po które trzeba po prostu przyjść do działu dokumentacji, a dzięki temu, że digitalizujemy te materiały, już niedługo będzie można w szerszym jak gdyby kontekście to wszystko zobaczyć. Dzięki temu, że to zdigitalizujemy, to ponownie będzie żywe, ponieważ trafi do internetu. Buduje to bardzo szeroki kontekst badawczy, ale też daje jak gdyby dużo szersze możliwości badania jakiegoś tematu, w tym przypadku wystaw w Zachęcie oraz twórców, którzy z tymi wystawami byli związani, w jednym miejscu. Naszym celem jest to, by to, co posiadamy w naszych zasobach, czy to kolekcji, czy w dziale dokumentacji, czy w naszej edukacji, stało się dobrem nas wszystkich, nie tylko naukowców, czyli tych, którzy przyjdą do biblioteki i będą mogli z tego skorzystać tutaj na miejscu, tylko żeby ten akces zyskało jak najwięcej ludzi. Digitalizacja, internet, platforma daje takie możliwości.